No to przerwa techniczna zakończona. Pojedli, popyli. I mamy ile? 700 metrów. Tylko, że 700 metrów ten, w pionie. Tak wygląda sytuacja. Tu i schodzimy tutaj na dół. 300 metrów. Tak. No tu chyba jakaś baryja sroga będzie. To jest 300 metrów. No, jak na razie to trochę jest chyba, może nawet stroma. No chyba jest tam na dół. No to schowam tego patyczka, co by sobie noska nie podrapać. No to pierwszy etap zejścia zaliczyli. Mówię, że pierwszy etap zejścia zaliczyli. Ciekawe, co tutaj jeszcze na nas czeka. No, stromo. Tam. A tu może być jeszcze lepiej. Także idziemy po tych norweskich stepach. No, bo tu nic nie ma. Tyle jest. Nic nie ma. Także no. Dwie godzinki. Idziemy. No, ale tempo to mamy dramatyczne. Ale to dlatego, że postoję. Przez dwie godziny czy kilometry. I gdzie jest? Achtung. Co tutaj achtungują? Tu achtungują. No to idziemy na swój Ansfar. No, niezła japa tam na dół jest. Lineczka, nierdzewka. Idziemy stamtąd w sumie. Tu. I drałujemy tam na dół. Taka japa tutaj pierwsza, ale to jest fajnie chłodno. I tam do góry trzeba sobie wyjść. No, spoko. O ludzie! Regeneracja kostek i stawów skokowych. Ty się tu nie zaklinuj zaraz. Ale przy Patrycji, a nie pchaj się! Ale nie wiem, czy nie górą. Tak, no ale to pomóż, a się nie ciesz. Cofnijcie się, nie cieszę. Zobaczcie, czy górą nie, bo tutaj to jest źle. Czy górą? No, żeby tu było jakoś dobrze, to nie powiem. Thank you.
to co? Byli, widzieli. No ale to z tymi ludźmi ta normalnie kolejka do tych zdjęć, no ale cóż zrobić. No ale jest to troszkę taki, taki se... O! Trzeba przeczeć. Obiło. Od razu lepiej. Łódki pływają, dziewczyny chodzą. Wciągnę się, całkiem wciągnę. O nie, no fajna miejscówka. Na raz. Nie sądzę, żebym tu jeszcze raz się wybierał, chyba że nie wiem, żeby mi karta pamięci padła. Albo by mi przepadły zdjęcia wszelakie. No a tutaj to teraz będzie Golgota. Tfu. No. Tam jakieś polskie głosy słychać. I tam są ludzie. I tam mamy wyjść. No. Wygląda to średnio. Ale ogarniemy. Bo jakbyśmy mieli nie ogarnąć. Ten przesmyk tu jest taki trochę kurde lipny. Ale nic, idziemy. Dobra, ja wylazłem. Kobieta ładnie wpadła. Kobieta ładnie wpadła. No ale po linie idzie. Dziewczyny tam. Kamera tutaj z tej strony to wcale nie jest zajebista. Idzie sekcja taternicka. Ale schody nie było wiele. No to pewno. Thank you.
No. No. Wyleżliśmy, ale kurwa mać. Nieźle. Nie jest taki sobie spacerek, jak to miłość zapowiadał być. O nie. No. Po tą górę no to prawie piąta jest do pokonania. Ale co? Na pewno już nigdy, ale to przenigdy, nigdy przenigdy nie polezę nigdzie bez rękawiczek. A nawet dzisiaj rano o nim myślałem. Po prostu rękawiczki mają być i koniec. To kurczę, przerwa była techniczna, bo no, żeśmy się tutaj pogotowali srodze. I idziemy dalej jeszcze. Tylko zaliczymy tą plażę, co tam była wcześniej i co? I do auta. I później tylko jeszcze ponad 2 godzinki. Jeszcze później coś ponad 2 godzinki w samochodzie i się do kłapamy. Ale coś czuję, że wracamy tą samą drogą. Chyba się mi nie wydaje, że mi się tam chce denerwować. No bo tutaj ten odcinek od tego całego Fleckefjordu, nie? A to czemu tam idzie? Tu! Tu się wychodzi. Poszłyby normalnie piloci z Orbisu. No a tutaj przecież żeśmy z tej Paryi tutaj wychodzili. Znaczy do tej wchodzili do Paryi tędy. I słupki jak żywe. No to tu jest jeszcze taki odcinek lekko wyczynowy, można go nazwać. I tu jest ta japa, gdzie żeśmy normalnie szli. Tam. No to jest ta japa, gdzie żeśmy szli. Tam na dół. Tam. O, idą ludziki tam. Sztuk 2. Stamtąd żeśmy zleźli, a wcześniej żeśmy przyszli stamtąd. Tam zrobiliśmy hop, tamtą skałę żeśmy obeszli tam do japy, później tam rund do góry, tu na dół i idziemy na plażę. Takie oto okoliczności. Przelot. Tam sobie. Fajnie. Ciepło jest, ale jest tak w sam raz, kurczę, w sumie, nie? Nie za ciepło, nie za zimno. Tak w sam raz. Na raz. Samolot jest tam. Myka. Fajna rzecz. Ale to może kiedyś, jak będzie dużo czasu, bo to w Polsce bym robił, jak coś, certyfikat, ale to może kiedyś.